Wypływajmy więc w rejs. A, moja zaufana łódka. I ja, aha, i wypływające spod wody potwory. A, ten ocean jest całkiem duży. Mam nadzieję, że nic mnie nie zabije. O, w końcu jakiś ląd. O nie, leżę smoka. Szlak, muszę zawrócić. Wow, co to? Ogień w powietrzu, goddammit, ten smok. Cholerne smoki, jak ja nie lubię tych smoków. Głupie gadziny, kiedyś im się odegram. Okej, jakaś wyspa, szybko muszę tutaj położyć łóżko i się przespać. Już jest dawno noc, dobrze, że żadne potwory się nie pojawiły. Kolejny poranek, dobra, szybko lecimy. Wow, co to? A! Mają duże oczy i strzelają mnie dziwnymi laserami. To jest chyba ten podziemek podwodny, o którym mi mówili wieśniacy. Dobra, szybko w łódkę i płyniemy dalej. Jak na razie rejs jest spokojny. Ale też nie widzę dobrego terenu, na którym bym się mógł zatrzymać. Kolejny smok na horyzoncie. Motherfuckers. Wszędzie są. Tu są dwa koło siebie. Nawet mają wspólne gniazdo. God damn it. Wow, 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 coś mnie goni na mapie. Urwa, znowu umarłem. Szlak. Dotarłem, udało mi się jakoś. Zebrałem wszystkie swoje rzeczy, muszę stąd szybko spieprzać. Jakiś podwodny potwór, chyba to jest ten wąż morski, którego wcześniej spotkałem. God damn it, ten ocean teraz nie jest bezpieczny. Znowu zeżarło mi coś giry. Dobra, dawać moją łódkę. Idę stąd. Wow, tam jest jakaś fajna kraina. Muszę się tam jakoś dostać, ale czy pływanie łódką w tym momencie jest dobre? Dobra, zmienię sobie szybko zbroję na mocniejsze, wyrzucę tą słabszą. Przygotuj się. O, szlak. Tam jest kolejny. Łeb. I tak muszę tam popłynąć. Może go ominę po prostu? Co zrobić? Okej. Okay. Będę płynął bokiem. Okej, okay, szybko. Go, 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 go. Chyba mnie nie widział. Ups, jest tuż pode mną. A, jest z prawej. A, to jest chyba jakiś mniejszy? Nie, po prostu z daleko. Okej, okay, szybko do brzegu. Szybko płyń. Już jestem prawie. Już prawie, prawie, prawie. O, udało mi się uciec. Mam nadzieję, że mnie nie goni. Tylko jak wejść na górę? Czy jestem bezpieczny na tej wyspie? Nie mam pojęcia. Wow, ale jest blisko. Muszę żebrać swoją łódkę szybko. Czy to był błąd? O nie! To był błąd! Wow, wow! Co się dzieje? Gówno. Znowu umarłem. Głupie węże morskie. Nawet na lądzie nie jest się bezpiecznym. Jak on w ogóle wyszedł na ląd? Nikt nie wie. Legendy krążą, że może nawet umiał latać. Nie wiadomo. Znowu muszę wrócić po swoje witemki. Dobra, kolejny raz. Wróciłem po swoje rzeczy. Nie mogę tego rozwalić. It was at this moment Dave knew he fucked up. To jest kamień. No, god damn it. Głupia jaszczuro. Znowu to samo. Czy moje życie to jedna wielka seria śmierci? Muszę zbudować jakieś schronienie. Przez drewno mam nadzieję nie przeniknie, bo taki aż mocny nie jest, co? Dobra, rozwalmy ten kamień ręką. I wszyscy taki zły, że rozwalam kamienie ręką. A nie, sorry. To tylko Minecraft. O, moje wszystkie itemki. Trochę wpadło do wody. Ryzykować? Czy nie? Wykopię sobie małą dziurkę. Może je zbiorę do końca. Nadal pływa szmaciarz po wodzie. Widzę go. Okej. Okay. Widzę tam swoją włócznię. Szybko. Mój toporek został i mój szpadel. Szybko. Udało mi się. Bezpieczeństwo, okej. Okay. Zamknę tą dziurę. Tutaj też zakryję. Okej, może jeszcze od góry. Okay. Brakło mi bloczków, okej. Okay. Udało się. No dobra, co teraz? Okej, okay. Bo jeszcze dwa patyki zostały we wodzie. Szybko, szybko, okej. Okay. Mam, jestem bezpieczny. Ale mi szybko serce wali. Dobra, muszę sobie jakoś stąd wydostać. Pokładam sobie najpierw rzeczy i zbiorę trochę kamienia. I podstawię pod siebie, no, to jest dobry pomysł. Tak będzie najszybciej, okej? Okay? I 3, 2, 1, go, 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 go. Już mnie nie dosięgnie na pewno, no dobra. Co to za kraina? Uuu, ale fajna wyspa. What the fuck? Okej. Okay. Próbuję nadal mnie zeżreć, ale nie może. Na szczęście. Nie mam strzału, tak to bym uszczelił w jego głupi pysk. Oczywiście strzału, a nie z liścia na przykład. Dobra, idę. Idę dalej. Okej, okay, szybko, wydostańmy się z tej wyspy i płyńmy dalej. Tylko jak teraz by to zrobić? Wszędzie są te smoki morskie, tam się nadal wije na brzegu.
Dobra, muszę coś wykombinować. Reszta przygód Dave'a niestety była zamazana w jego wspomnieniach, gdyż był już zbyt zmęczony gadaniem i opowiadaniem. Ale możecie zobaczyć resztę przygód, rzeczy, które się wydarzyło w tym pięknym, szybkim montażu, jaki zrobiłem. Gdyż po prostu odcinek wyszedł trochę za długi i musiałem go szybciej skończyć.